Dawno temu, właśnie 14, mieszkańcy Krakowa budowali budki lęgowe. Z tego się potem zrobiło święto miłości. Następnie były wojny, migracje, ludzie gdzieś tam mieszali się z innymi ludźmi. Tymczasem święto miłości to budka lęgowa. Przecież ona reprezentuje wszystkie cechy miłości. Jeszcze większy jest sens tego, że te budki lęgowe, które rozdajemy właśnie 14, pochodzą z krakowskich śmieci. Są to w związku z tym praktycznie bezkosztowe inwestycje miasta, które za to dostają stada wróbli, właśnie małych ptaszków, które jedzą te muchy i komary, które z kolei nie dokuczają mieszkańcom Krakowa. Po pierwsze, w tych zbiorczych punktach gromadzenia odpadów, gdzie one są tam składowane i nasi pracownicy, zanim to wrzucą do mielenia czy gdzieś to wyciągają, patrzą, mają już doświadczenie, wiedzą, gdzie to drewno surowe jest, wyciągają. Z wersalek na przykład bardzo dużo to jest jakby i spore kawałki, i grube, ale z szaf, wszystkiego, czego się da. My wtedy, nasza stolarnia produkuje te różnego rodzaju budki. Budki w zeszłym roku nie dostałam, bo przyszłam trochę za późno, a w tym roku właśnie biorę dwie. Oczywiście bardzo praktyczne są. Sama sobie nie zrobię takiej budki. Sama nie jestem w stanie, bo nie mam przyrządów. Obają, powiesimy na działce, będą ptaszki, sikorki przychodzić. Trzeba pomagać biednym ptawkom, nie? Żeby nie zamarzły i te sprawy miały co jeść, więc powiewę na balkonie. Bardzo mi się podoba, wydaje mi się, że to drewno jest z odzysku, tak, że pomaga to na naturze, przyrodzie, na planecie, więc super.